Jesteśmy gociarzami, jesteśmy grupą osób charytatywnych. Spotykamy się niestety z takiej smutnej okazji, ponieważ nasze konto jest puste. Niestety zawiesiłyśmy działania. Robimy wspaniałą pracę na rzecz trójmiejskich kotów. Jest nas naprawdę maleńka grupka, zaledwie 10 do 12 osób. Jesteśmy osobami prywatnymi, każda z nas wykonuje coś innego. Jesteśmy matkami, żonami, jesteśmy pracownikami. W godzinach wolnych od pracy kochamy koty, chołubimy koty, sterylizujemy, słuchajcie, wszystko, co się rusza i na drzewo nie ucieka. Prowadzimy wielką akcję w stoczni, prowadzimy akcję na Meksyku. Zaczęłyśmy prowadzić akcję w gdańskiej lisiarni. Także proszę Państwa, koty naprawdę wszystkie nam nie są obce. Kochamy je bardzo całym sercem. Jesteśmy w ogóle też zakoconymi osobami. Ja mam tylko 4 kotki w domu, Maria 3, koleżanka 30, tak? Także po prostu, słuchajcie, różne ilości mamy tych zwierząt. Oprócz tego prowadzimy domy tymczasowe i każda z nas posiada w domu kilka kociąt zawsze do adopcji. Na stanie mamy w tym miesiącu 56 kotów, także też zapraszamy do adopcji naszych kociaków. Bardzo je kochamy, oddajemy do dobrych domów, podpisujemy umowy adopcyjne. Ale proszę Państwa, żeby działać na rzecz tych biednych, trójmiejskich, naszych bezdomnych stworzeń, trzeba mieć pieniążki. Z dniem 11 marca niestety zawiesiłyśmy swoją działalność. Kotów nie jesteśmy w stanie przyjmować do naszych domów tymczasowych, ponieważ nie mamy na to pieniążków. Żeby kota wydać w dobrej formie do adopcji, musimy go poddać szczepieniom, sterylizacji, kastracji. Poddajemy koty na testy, na kocią odmianę HIV-u, na kocią odmianę białaczki, bo chcemy Państwu oddawać zdrowe, piękne koty. Piękne, utuczone, zdrowiutkie, niekichające. Niestety nie mamy na to pieniążków. Nasze akcje też są bardzo kosztowne. Setki zwierząt bezdomnych, w którym mieście są pod naszą opieką, pod naszymi skrzydłami. Także prosimy Was o wsparcie, naprawdę, słuchajcie. Bądźcie hojni, piękne prace przekazali trójmiejscy nasi wspaniali malarze. Zapraszamy do przyłączenia się, jest nas mało. Naprawdę, w kupie siła, proszę Państwa, lepiej się pracuje, jesteśmy grupą przyjaciół, wzajemnego wsparcia. Także naprawdę zachęcamy do licytacji. Także to było kilka słów o nas. Chciałam jeszcze na samym początku bardzo serdecznie podziękować Pani Ewie Gołębiowskiej. To jest Pani Prezes Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża Era Art, tak? Wielkie brawa za zorganizowanie tej wystawy, proszę Państwa, brawa. Bardzo dziękujemy. Bez naszych artystów nie byłoby wystawy, bez nas nie byłoby ratowanych przez nas kotów, także musimy się wspólnie wspierać. Bez Państwa nie byłoby pieniędzy, które dzisiaj padną dzisiaj do naszych potrzeb. Autorstwa Pani Magdaleny Hanysz-Stefańskiej. Praca pod tytułem Sowa. Technika linoryt. Cena wywoławcza 100 zł. Oryginalnie wykonana kolorystyka, szarości biele, czarne, do każdego wnętrza eleganckie, przestrzenne, dodaje uroku. 100 zł po raz drugi i 100 zł po raz trzeci. Dziękujemy serdecznie za zakup. 80 zł po raz trzeci, tak? Praca dla Pana, licytowana brawo. Wielkie brawo. 100 zł. 100 zł, jaki miły. A może ktoś da 105 zł? 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi. I po raz trzeci 100 zł. Brawo! Brawo dla tego pana. 70 zł po raz pierwszy. Jest pani, tak, za 70 zł pani kupi echo. 85 po raz trzeci sprzedane. Leśne echo. Taki przywołujący kody ze zgodni. Tak, brawo. Praca pod tytułem Soundio. Technika przez cena wywoławcza, proszę Państwa, 100 zł. 120 po raz drugi. 120 po raz trzeci. Praca nazywa się kot. Jest to technika mieszana. Cena wywoławcza 400 zł. 410. Dziękuję. 420 zł. Dziękuję. 430 zł. Dziękuję. 450 zł. 460 zł. 500. Dziękuję, 500 zł. 500 zł po raz pierwszy. Czy 510? To jest 50. 550, dziękuję. Czy 560 zł? 600. Dziękuję, 600. 600 po raz pierwszy. 610, czy ktoś z Państwa da? To ten piękny obraz. Kolorowy.
widoczny, przestrzeżny. 650, dziękuję. Czy 660 ktoś z Państwa da? 660. Dziękuję. 660 po raz pierwszy. 670? Dziękuję. 680, dziękuję. 700 w takim razie. Czy ktoś da 700? To jest ten piękny obraz. 700 po raz pierwszy, dziękuję. Czy 710? Dziękuję. 720? Po raz pierwszy zapraszam do zakupu. 720 zł. Takie piękne dzieło. 750. Dziękuję, 750. Czy 755? Ktoś z Państwa? Któraś z Państwa? Dziękuję, 755. 770 po raz pierwszy. 770 po raz pierwszy. Czy któraś z Państwa? A może i Pan? Udamy, że takie obrazy w galeriach to niżej 1000 zł nie schodzą, proszę Państwa, wielka okazja. Albo i dużo droższe. A można wspomóc nasze koty, naprawdę jeden obraz, 7 sterylizacji. Także naprawdę zapraszamy. 770 po raz pierwszy, czy ktoś tu z obecnych da taką kwotę? Cisza oznacza, że wszyscy myślą. Damy jeszcze sekundę. Zatem 760 po raz drugi. 760 po raz trzeci. Dziękujemy. Brawo! Praca pod tytułem Kotek. Kotek pingwinek. Zapraszamy. 100 zł. Tuż na papierze. 100 zł po raz pierwszy. Tak? 120, no brawo dla tej pani. 120 po raz drugi. O, ten pan kocha pingwiny. No, tak, także musimy się nabrać. 140, no brawo dla tej pani. No, słuchajcie, wrócam po prawa. 140 po raz pierwszy. 150. Ta para muszę, szkocka, zacięta walka. 160! 160 zł za pingwinka. 160 po raz pierwszy. 160 po raz trzeci. Brawo! Pracę wykonała pani Alina Jackiewicz-Kaczmarek. 100 zł po raz pierwszy. Dziękuję. 110 zł. Dziękuję. 120 zł. Dziękuję. 130 zł. 140 zł. Dziękuję. 150 zł. Dziękuję. 160 zł. Dziękuję. 170 zł. Dziękuję. 180 zł. Dziękuję. 190 zł. Dziękuję. 205 zł. Dziękuję. 210 zł. Nie? Dziękuję. 215 zł. 250 zł. 250 po raz pierwszy. 250 po raz drugi. I 250 po raz trzeci. Dziękuję bardzo za zakup. 5 zł po raz pierwszy. Jakaż kobieta nie chciałaby w takim naszyjniku chodzić? Bursztyn, turkus, hobbit, malachit. Szkło i srebrne elementy. Wojciech Kostiuk. Studia na PWSSP Gdańsk. Praca pod tytułem Żura. Technika Aquaporta. Cena wywoławcza tylko 100 zł. Proszę Państwa. Jest Pani chętna. Dziękujemy. 105 zł w takim razie. Może ktoś da? To jest Pani. Dziękujemy. O, dziękujemy bardzo. A może ktoś Panią przebije na 110 zł? O, zacięta walka. 115 zł może. Dziękujemy. No to będę na 120. Wspaniale, rywalizacja znowu. 125? Dziękujemy. 130
jeszcze większe. No, 140! To bardzo gorący brawa. A może ktoś da 145? Dobra, 145. 150. O, pytanie! No to ja będę jeszcze bardziej okrutna. 160 zł. Co to jest? No rywalizacja jest naprawdę zacięta. 170. Pani daje 170 pani? Pani z tyłu 170, a pani tutaj? Też 170? Dobrze, to podwyższę poprzeczkę. 180. Ręka w rękę. To za wyścig. 190 zł? 200. Brawo, no brawo! Proszę Państwa. Czy ktoś przebije 200 zł? Jakaś inna cena się pojawi? 210. No jeszcze! Też brawo prosimy! 215? 230, no wspaniale, wspaniale. Czy ktoś przebije cenę z 230? 250. Wow. Kochamy tą panią. To ja będę znowu okrutna. 255. 260, wspaniała kobieta. 265? Proszę Państwa, 70 zł po raz drugi.
I czy jeszcze ktoś się zastanawia? Piękna praca. Skaczące jelenie na wodę na górze. 70 zł po raz trzeci. Brawo! 85? 80 po raz pierwszy. 80 po raz drugi. I 80 złotych po raz trzeci. Brawo! To jest biżuterium, tak? Bo Państwo jesteście taki gorących nastrojach. Może osoby, które doszły, będą zainteresowane, tak? Biżuterią. Jeszcze raz. Państwa, czy ktoś potrzebuje takiego naszyjnika? Na pewno. Na pewno pan dla żony. Piękna kobieta mogłaby być, prawda? Pastel. Nawet kociara. Kociara, bo nie każda kociara chodzi w kaloszach, prawda? Jak widać na wyżej załączonym obrazku. My też w stoczni wyglądamy dużo gorzej niż na dzisiejszym spotkaniu z Państwem. Mamy jeszcze przepiękne wyklucze. 5 złotych. I dla naszych najmłodszych Rosińskich mamy plany lekcji za 5 złotych. Także zapraszamy Państwa. Zapraszamy do zakupu takich drobnych obrazków. I chciałam Państwu powiedzieć, że plany są z naszymi kontami, bo to są kalendarze fundacji, naszej fundacji. Plan lekcji, Pomorski Godzinowy Tymczasowy. To są nasze koty, które były w naszych domach. To są koty, które tymczasowałyśmy. Także warto dla dziecka, dla Brusia, pamiątkę z aukcji. Gliniane tabliczki w cenie 50 zł. Ta oto figurka nieco droższa, bo 100 zł. W oryginalnych kolorach, matowo-błyszcząca. Przedstawia kotka, raczej nie pieska. To jest kotopies.